Szanowni Państwo, obecnie w przemyśle i energetyce odchodzi się od wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii, czyli takich, które mogą być wykorzystane tylko raz i ich zapasy na świecie się kończą. Przechodzi się więc na źródła odnawialne, których zapasy są nieskończone i możemy je wykorzystywać zawsze. Jednak nasze otaczające środowisko i natura jest nieprzewidywalna. Wiatr, woda, słońce. Czasami wiatr wieje, czasami nie, czasami świeci słońce, czasami w ogóle go nie ma. I energia. Energia produkowana właśnie z tych zasobów, jakim jest wiatr czy słońce, jest też bardzo niespokojna i nieprzewidywalna w swojej produkcji. Zdarzają się okresy, że tej energii mamy bardzo dużo, zdarzają się okresy, że tej energii nie ma w ogóle. Więc mamy problem z jej zmagazynowaniem. Każdy, który gdzieś tam myśli o jakichś procesach czy innych rzeczach, powie, a może to zmagazynujemy jakoś. Lecz problem z energią jest taki, że nie da się jej w prosty sposób zmagazynować. Nie da się jej wziąć i włożyć na przykład do magazynu i za jakiś czas po prostu wyciągnąć gotowy produkt z półki. Więc w moich badaniach postanowiłam do tego magazynu wykorzystać wodę. Woda składa się z cząsteczek. Cząsteczki składają się z atomów. Woda, atomy możemy porównać do takich kuleczek. Nasza woda składa się z dwóch kuleczek wodoru i z jednej kuleczki tlenu. Jeżeli tą energię, której mamy w nadmiarze z odnawialnych źródeł energii, dostarczymy do tej naszej wody, następuje jej rozdział. I mamy wtedy osobne kuleczki wodoru i osobne kuleczki tlenu. Ja w moich badaniach postanowiłam się zająć właśnie tym wodorem. Wyprodukowany w ten sposób wodór można wykorzystać w wielu aspektach gospodarki i przemysłu. Po pierwsze, w wodorze możemy czasowo zmagazynować naszą odnawialną energię, której wyprodukowaliśmy w nadmiarze. Po drugie, sam wodór może być wykorzystany w różnych procesach chemicznych czy do produkcji różnego rodzaju chemikaliów. Dajmy za przykład, możemy powiedzieć metanol czy też amoniak. Po trzecie, taki wyprodukowany wodór przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze może zostać wtłoczony do sieci gazu ziemnego, gdzie jako bardziej ekologiczny, bo wyprodukowany z energii odnawialnej, może nam służyć do zasilania różnego rodzaju kuchenki, czy też może być wykorzystany w przemyśle samochodowym do zasilania samochodu. I taki wodór ma też wiele innych zastosowań, o których teraz nie mamy czasu, żeby rozmawiać, ale wracając do pytania, czy wodór z wody może uratować świat? Zobaczymy w przyszłości. Dziękuję.